Gość Radia Gniezno. Od poniedziałku do czwartku po godzinie 11. Zapraszam, Maciej Januchowski. A gośćmi Radia Gniezno są Krzysztof Ostrowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Oraz Artur Kuczma, dyrektor biura poseł Pauliny Henning-Kloski. Dzisiaj w jej zastępstwie. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, panie pośle, drodzy słuchacze. Witam, Maciej Januchowski. Rozmawiać będziemy dzisiaj na temat tego, co dzieje się od kilkunastu dni, jeżeli chodzi o temat aborcyjny. Jedno środowisko złożyło swój projekt, ja przyszedł do komisji, drugie złożyło i on nie przeszedł do komisji, między innymi głosami pana posła. Dlaczego zdecydował się pan aby odrzucić ten projekt mówiący o liberalizacji prawa aborcyjnego? Rzeczywiście, zostały złożone dwa tak zwane projekty obywatelskie. Przypomnę, ten pierwszy w kolejności jakby liczby zbieranej podpisów, jest to stowarzyszenie Ordo Iuris, stowarzyszenie Stop Aborcji, i ten projekt został skierowany do prac w komisji. Natomiast drugi projekt bardzo daleko liberalny, który jakby promował, znaczy pozwalał na aborcję praktycznie kobietom w sposób jako dowolny, zwykły wybór do 12 tygodnia życia. No, spotkał się z sprzeciwem części posłów, również moim. Muszę powiedzieć, że jak sięgam myślami, to ostatni raz, kiedy aborcja była dozwolona w sposób dowolny, to znaczy kiedy kobieta decydowała o tym sama w sposób dowolny, to nie wiem, czy państwo, pan redaktor, czy pan dyrektor pamiętacie, ale to są czasy nazistowskie, to są Niemcy Hitlera, to jest 1942-1945 rok, w okresie II wojny światowej Adolf Hitler wprowadził prawo, które pozwalał na dowolną aborcję wśród kobiet po to, aby niszczyć naród polski. Oczywiście to prawo aborcyjne w Niemczech nie obowiązywało. Także sam pan redaktor rozumie, że nie mogłem zgodzić się z tak pojętym podejściem do życia człowieka poczętego. A to lepiej jest zabronić aborcji w ogóle? W każdym wypadku? To nie, to jest jakby inny temat. No ta ustawa zabrania. Tak. Teraz na początku chcę podkreślić tak, że po pierwsze to, co tu powiem, a oczywiście, że powiem, jakie jest moje zdanie na ten temat, jest to mój prywatny pogląd jako posła Prawa i Sprawiedliwości na temat aborcji, tak, i tego projektu. To nie jest projekt Prawa i Sprawiedliwości. Wiem, że taki projekt będzie zgłoszony, miałby zgłoszony przez Senat w najbliższą środę. Wiem, że zostało to przesunięte i pewnie będzie to formalnie projekt Prawa i Sprawiedliwości. Tam będą trochę inne jakby propozycje, natomiast odniosę się do tego, co zaproponowało Stowarzyszenie Ordo Iuris. Jakby zgadzam się, trzeba wyjść od tego w ogóle, czy mówimy o płodzie, czy mówimy o dziecku. Od kiedy mówimy o dziecku? I pozwólcie państwo, że zacytuję państwu pogląd lekarzy, tak, specjalistów na temat życia płodowego, życia dziecka w łonie matki. I tak chronologicznie. Dzień 21. Zaczyna bić serduszko, kształtuje się mózg. 6. tydzień. Tworzy się szkielet, funkcjonuje już serce, nerki, płuca. Do 8. tygodnia wykształcają się paluszki. Coraz lepiej widać uszka, górną wargę, czubek noska. 9. tydzień. Dziecko całym ciałem odczuwa ból. Reaguje na ból jak dorosły człowiek. I teraz jakby zestawić to z tymi wyjątkami aborcyjnymi, bo tak to się nazywa, czyli z wyjątkami, kiedy można było usunąć ciążę, czyli zabić dziecko, nazywa rzecz po imieniu, do 12 tygodnia, porównujcie państwo sobie sami. Jest to po prostu wybór moralny. Ja osobiście z tym się nie zgadzam. Jako lekarz stoję na stanowisku i uważam, że człowiek powstaje z chwili połączenia zygoty żeńskiej, zygoty męskiej, wtedy mówimy o człowieku. I fakty są, to już nie jest kwestia nawet światopoglądu chrześcijańskiego, nie chrześcijańskiego, chociaż światopogląd chrześcijański twardo broni prawo dziecka do życia od urodzenia, ale to kwestia jakiejś logiki, sumienia, odpowiedzialnego podejścia do życia. Dziękuję. Artur Kuczma, jeżeli chodzi o ten projekt zaostrzający
Mówiąc właściwie o zakazie aborcji, to myśli pan, że on zlikwiduje ten problem? Może pozwolimy panu dyrektorowi, żeby to była dyskusja, nie? Poseł powiedział. Ja na początku chciałem powiedzieć, że jestem do sesji posłanki Pauliny Henik-Kloski, ponieważ jest ona właśnie w drodze do Konina na czarny protest. No i jeszcze drugi taki powód, ponieważ dzisiaj wszystkie posłanki w ramach czarnego protestu też nie udzielają się medialnie, także... Posłanki Nowoczesnej, rozumiem. Posłanki Nowoczesnej, oczywiście, bo tą partię oczywiście... A miałbyś to protest apolityczny. Rozumiem, że odbiera pan godność kobiety i człowieka posłankom, tak? Nie mogą brać udziału w obywatelskich. No, prawa obywatelskie jednak każdemu przysługują, panie pośle. Ja chciałbym się odnieść do tych obu obywatelskich projektów ustawy, bo chciałem zapytać, panie pośle, dlaczego pan poseł oszukał swoich wyborców? Proszę kontynuować. Tak. Prawo i Sprawiedliwość w swojej kampanii mówiło o tym, że wszystkie obywatelskie projekty ustaw będą przechodziły do dalszych prac komisji. Tutaj działa to bardzo wybiórczo. Projekt Ordo Iuris, owszem, przeszedł. Natomiast projekt Ratujmy Kobiety nie przeszedł do komisji, mimo że jest obywatelskim projektem. Jeszcze ad vocem tego, co pan poseł mówił, że wyrażał pan poprzez głosowanie swoje jakby prywatne, zgodnie z własnym sumieniem. No, pan poseł zapomniał, że ten poseł nie jest tam prywatnie. Pan poseł jest tam w imieniu wyborców. Ja przedstawię panu poseł najnowszy sondaż przeprowadzony przez Ipsos dla OKO.press w dniach 28-30 września. 84% Polek i Polaków nie chce zaostrzenia ustawy aborcyjnej. 47% jest za obecnym kompromisem, 30% chce zliberalizować ustawę, tylko 11% chce zaostrzyć. Także wśród tych 87% są również pana wyborcy. I to, że pan uważa, jak uważa, nie oznacza, że uważają tak pana wyborcy, których pan reprezentuje. Jeśli chodzi o ten moment, kiedy powstaje życie, ja zacytuję może profesora doktora habilitowanego Mariana Szamatowicza, przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej, który w opinii dostępnej na stronie sejmowej, pan poseł może jej nie widział, ale ta opinia medyczna miażdży to, ja przekażę panu posłowi tą opinię, miażdży po prostu ustawę Ordo Iuris. Ale odniosę się w tym jednym punkcie, który pan poruszył, że problem, od kiedy wczesną ciążę należy traktować jako początek człowieczeństwa, jest od lat dyskutowany i powinien pozostawać nadal w sferze rozważań filozoficznych. To jest zdanie pana profesora. Ja myślę, że przyłączam się, na pewno nie rozwiążemy tego tematu tutaj, w tym studiu, kiedy tak naprawdę człowiek staje się człowiekiem, czy w momencie poczęcia, czy w momencie narodzin, czy w międzyczasie. No, tego nie rozwiążemy w tej chwili. Ad vocem panu dyrektorowi. Panie dyrektorze, ja jestem spokojny, jestem przekonany, że oczywiście ja wypowiadam to jako swoje zdanie, dzieje tutaj jako Krzysztof Ostrowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, lekarz, osoba wykonująca ultrasonografię, widząca to życie od samego poczęcia, tak, widząca na ekranie. Ja nie potrzebuję opinii pana profesora. Profesora ma to do siebie, że można tak zapłacić i najczęściej wyda opinię zgodnie ze zleceniem zamawiającego. Natomiast ja wykonuję badania ultrasonograficzne i widzę, kiedy to życie się zaczyna i naprawdę nie potrzebuję opinii pana profesora. Także panie dyrektorze, tym się różnimy. Ja to widzę, a pan to gdzieś tam czyta. Natomiast chcę pana uspokoić. Nie przerywałem panu dyrektorowi. Chcę uspokoić pana dyrektora. Jestem przekonany, że większość osób, które na mnie głosowały w wyborach do Sejmu, popiera to stanowisko i popiera jakby prawną ochronę życia i popiera sposób myślenia, że życie zaczyna się zaraz po poczęciu. Jestem co do tego przekonany. Zresztą proszę zobaczyć, jaka jest jakby skala problemu, jaka to jest skala problemu. Może nie wszyscy zdają sobie sprawę. W czasie I wojny światowej zginęło około 10 milionów osób. Po wojnie szalała grypa hiszpańska, tak zwana. Tam był głód, było wyniszczenie, populacja była osłabiona. 20 milionów ludzi umarło na tą grypę, tak się szacuje. Druga wojna światowa to jest hetakomba nie mająca sobie równych w dziejach ludzkości. 55 milionów osób. O ile nie więcej. Powołując się na ostatni program pana redaktora Pospieszalskiego, szacuje się, że do tej pory zostało zabitych poprzez aborcję 1 300 milionów istnień ludzkich. Proszę zobaczyć, jaka to jest skala od czasu, gdy są statystyki, czyli po II wojnie światowej.
Proszę zobaczyć, jaka to jest skala problemu i o czym my tu dyskutujemy, jaka to jest waga problemu. Są przecież cywilizacje, panie dyrektorze, tutaj też nie chcę się mądrzyć, ale takie jak na przykład japońska, która w ogóle tego nie dyskutuje. Tam jest jasność, jest konsensus wszystkich sił politycznych, że życie zaczyna się zaraz po poczęciu i tam tego tematu nie ma. Tak, cywilizacja jest też cywilizacja prosperuje całkiem dobrze. Chcę powiedzieć coś takiego, że przecież to jest nawet logiczne, nie? Że oczywiście mówimy o prawach, o wolności i kobiet, o prawie kobiet do wyboru. Natomiast oczywiście, że wolność jest to cecha piękna, jest to cecha wspaniała, wolność jest to cecha, którą należy bronić, ale ta wolność nasza osobista jest ograniczana prawem do życia innej istoty, czyli jakby wolnością tej drugiej istoty. Tak? Jeżeli realizując swoją prawo do swojego wyboru, do swojej wolności, można powiedzieć też nieraz do jakiejś swojej wygody, tak, do swojej wygody, ograniczamy tak w sposób drastyczny prawo małej istoty bezbronnej do życia, do istnienia, to o czym tu mówimy, to myślę, że panie redaktorze, że miałem prawo zagłosować zgodnie z jakby nakazem sumienia i z moją moralnością. Jeżeli chodzi o ten problem, bo to kobiety teraz protestują, bo to one, jakby nie patrzeć, są największymi ofiarami proponowanego projektu. Mówi pan o tej ilości dokonanych aborcji, natomiast co w przypadku, kiedy płód jest uszkodzony? Bo to najbardziej o to chodzi. To nie chodzi o to, że kobieta ma zachciankę, a dzisiaj usunę ciążę, bo stwierdziłam jednak, że nie chcę mieć dziecka. Chodzi o to, że są przypadki, w których no nie da się zrobić tak, że to dziecko, które się urodzi, no będzie żyło nie wiadomo ile. Czy może jeszcze też w trakcie... Ale ja teraz pana posła pytam. Tak, to znaczy odpowiem tak, że mówi pan o, pan redaktor, o funkcjonowaniu tych trzech wyjątków aborcyjnych, czyli jakby dozwolonych aborcji w prawie naszego kraju, gdzie rzeczywiście patrząc na statystyki, jeżeli w 2014 roku dokonano zgodnie z danymi Ministerstwa Zdrowia 971 aborcji, w tym jedna aborcja była tylko z powodu dokonania czynu prawnie niedozwolonego, czyli gwałtu, czyli większe to są rzeczywiście aborcje, które albo to są aborcje, które dla ratowania życia i zdrowia matki, a drugie jakby z racji uszkodzenia płodu. Ale tutaj ja się dziwię, muszę powiedzieć, ja się dziwię, bo to jest trochę tak, nie, że przecież nie skłamię, jeżeli powiem, że projekty aborcyjne na całym świecie popierają środowiska lewicowe, rozmaitej marsi, przepraszam za wrażenie, lewactwo, etc., etc., tak? I na przykład takie. I teraz tak, i jaka to jest hipokryzja i zakłamanie lewicy, która z jednej strony mówi, przecież na sztandarach zawsze niosła, nawet w naszych wyborach samorządowych, no, w stosunek do dzieci niepełnosprawnych, tak, już żyjących dzieci niepełnosprawnych, opieka nad tymi dziećmi niepełnosprawnymi, że troska. Jak to się ma teraz do tego, że ta sama lewica namawia, przepraszam, do zabijania dzieci na przykład z zespołem Downa? Bo tak naprawdę większość tych dzieci to nie są jakieś dzieci chore na wiele, jakoś na mnogie wady i tak dalej, bo to sama biologia jakby biologia rozstrzyga. Dziecko, które jest poważnie chore, umiera w łonie matki. Ta matka nie musi mieć traumy, tak? Ta matka może go pochować, tak? Może go pochować, ma nawet swój grobik, może go opłakać, może przeżyć żałobę. To ona nie musi przeżywać traumy aborcji, bo przecież sam pan redaktor przed chwilą powiedział, że to jest decyzja poważna dla kobiety, traumatyczna, nie musi tego przeżywać. Większość tych przypadków udokumentowanych aborcji są to są dzieci z potencjalnym prenatalnie zdiagnozowanym zespołem Downa. I teraz jak to się ma, ta wrażliwość lewicy, która mówi nam, że opiekujmy się dziećmi niepełnosprawnymi, to, a z drugiej strony no, zgadza się na zabijanie dzieci z zespołem Downa. W Szwecji problem zespołu Downa rozwiązano. Tam się prawie te dzieci nie rodzą. Tam się prawie te dzieci nie rodzą, tylko pytanie, nie ma mojej zgody moralnej na coś takiego. Proszę porozmawiać z ludźmi, z rodzicami, którzy mają dzieci z zespołem Downa, jak te dzieci czują, odbierają, jakie są szczęśliwe, jaka jest radość matki. Czy mógłbym odpowiedzieć? Mhm, proszę. Panie pośle, statystyki, które pan przytoczył, są tylko oficjalnymi danymi. Nie wskazuje na to, ile takich aborcji jest dokonywanych nielegalnie, w niegodnych warunkach. Nie ma zakresu turystyki aborcyjnej, która występuje w Polsce. Wiele aborcji nie jest przeprowadzanych ze względu na klauzulę sumienia przez, między innymi właśnie przez Stowarzyszenie Ordo Iuris, które złożyło projekt antyaborcyjny. Już pan tłumaczy dlaczego. Na Rzeszowczyźnie wszyscy lekarze, ginekolodzy podpisali klauzulę sumienia. Dlaczego? Ponieważ Ordo Iuris po każdym zabiegu aborcyjnym ciągało do sądów wszystkich lekarzy, ginekologów, którzy dokonywali tej aborcji.
żeby na pewno sprawdzić, czy ta aborcja została wykonana w sposób legalny, czy na pewno była konieczna, a lekarze przeprowadzali ją zgodnie z prawem, nie było ani jednego wyroku, który kiedykolwiek by skazywał tych lekarzy. Panie pośle, jest pan radykałem, jeśli chodzi o... Rozumiem, że chce pan kobiety wsadzać do więzień. Nie, to pan by chciał, żebym ja był radykałem. Nie, to jest retoryka. Zadałem panu jasne pytanie, czy chciałby pan, żeby kobiety zostały wsadzone do więzień. Najpierw pan stwierdził, że jestem radykałem, a potem pan mi zadał pytanie, więc ja panu odpowiadam tak, że ja nie jestem radykałem, ja myślę, że jestem bardzo zdroworozsądkowo myślącym człowiekiem, jestem wrażliwym człowiekiem i wszyscy, którzy mnie znają i pacjenci mogą to potwierdzić. Ja po prostu widzę to bijące życie na ekranie i nie ma mojej zgody moralnej. No niepotrzebny tu jest nawet mój światopogląd chrześcijański, który zaraz odpowiem, który jakby dodatkowo mnie umacnia w tej decyzji. Ja po prostu widzę, że to jest zabijanie rodzącego się dziecka, które już istnieje i to jest dramatyczne, okrutne. To dziecko nie ma jak się bronić. Już nie powiem o takich rzeczach, jak kiedyś, że widziałem filmik z takiej aborcji, jak ta łycha, przepraszam, powiem brutalnie, ta łycha aborcji na tego dzieciaczka, próbuje go po prostu dokonać aborcji, a ona jeszcze nóżkami, rączkami się broni i po prostu tego nie chce. Film był sfałszowany. Panie redaktorze, wszystko jest sfałszowane, tylko wasza prawda jest. Natomiast jakie było pytanie, czy... Przepraszam? Dlaczego chce pan, żeby kobiety trafiły do więzienia? To jest, ja powiem tak, że nie chcę, zdecydowanie nie chcę. To dlaczego pan za tym głosował? Nie, chwileczkę, no ja głosowałem tylko. Panie redaktorze, proszę nie manipulować faktami. Panie dyrektorze, Panie dyrektorze, proszę nie manipulować faktami. Ja głosowałem za tym, żeby ten projekt Ordo Iuris skierować do prac dalszej komisji. Nie trzeba mieć wydrukowane, bo ja się chlubię, ja się cieszę, że jestem w Sejmie, który może takie poważne światopoglądowe kwestie rozstrzygać, bo to są trudne sprawy. Natomiast głosowałem za skierowaniem do komisji, nawet rozmawiając między sobą w łamach sejmowych, to pan doskonale wie. Pani poseł Paulina też doskonale wie, jest pierwsze czytanie, drugie czytanie. Będziemy nad tym projektem pracowali. Ma być teraz projekt Prawa i Sprawiedliwości. To, co budziło nasze największe wątpliwości, poza kwestią, jeszcze z kwestią gwałtu, to przede wszystkim właśnie była kwestia penalizacji kobiet. Czy kobiety powinny za to odpowiadać? No ja mam tu duże wątpliwości i przecież ja głosowałem za dopuszczenie, no niech pan nie manipuluje słowem. Ja zagłosowałem za dopuszczeniem projektu do dalszych prac i zobaczymy w jakim stadium, w formie prawnej. Nie wiem, ale będę miał na to wpływ. Będę mógł wyrazić pogląd, będę mógł zobaczyć potem i będę mógł dalej głosować. To można było przygotować swoją ustawę, PiS mógł przygotować swoją ustawę, no gdzie PiS nie ma penalizacji. Panie dyrektorze, Prawo i Sprawiedliwość przygotowało swoją ustawę, ma być zaprezentowanie w najbliższym czasie, jest to projekt senacki, także pan marszałek Senatu, który też jest lekarzem, to zaprezentuje. No i sam jestem ciekawy, chociaż trochę wiem, jak ten projekt będzie wyglądał. To teraz pytanie, czy Nowoczesna jest za tym, żeby to prawo było bardziej liberalne? Znaczy przede wszystkim nie chcemy traktować aborcji jako antykoncepcja. Musimy się zgodzić z tym, że wszystkim zależy nam, żeby aborcji było jak najmniej. Tylko nie tędy droga, panie pośle. Droga jest tędy, żeby udzielać przede wszystkim porządnej edukacji seksualnej. Kuriozum jest sytuacja, w którym 15-latka może legalnie uprawiać seks, a żeby iść po tabletki antykoncepcyjne zapisane przez ginekologa, musi iść z jednym z rodziców. To jest nie do pomyślenia, kiedy badania wskazują na to, że im większa jest edukacja seksualna, tym mniejszy jest odsetek tych aborcji, ponieważ kobiety i zarówno mężczyźni są świadomi swoich czynów, wiedzą, jakie konsekwencje to niesie, wiedzą, czym jest antykoncepcja, jak ją stosować. W momencie, kiedy tej edukacji seksualnej nie ma, no to przecież dochodzi właśnie do takich sytuacji niechcianych ciąż. No ale myśli pan, że teraz ta edukacja seksualna jest na fatalnym poziomie? Znaczy, myślę, że każdy wie, jak użyć prezerwatywy. Myślę, że na totalnie fatalnym nie jest, ale na pewno można byłoby wiele zmienić. Na przykład w szkołach to w tej chwili nie ma takiej typowej edukacji seksualnej, prawda? No ale to... No, że nie ma tej edukacji seksualnej takiej typowej, ale to nie problem, znaczy że ktoś... Młodzież czasami uczy się tego z internetu, a w internecie różne rzeczy można. Ale to są też rozmowy rodziców z dziećmi. Owszem. Nie zrzucajmy wszystkiego na szkołę. Nie, absolutnie szkoła... nie zrzucam. Proponujemy tylko po prostu rozwiązania. Okej. Gość Radia Gniezno. Od poniedziałku do czwartku po godzinie 11:00. Zapraszam, Maciej Januchowski.